Gdyby Amy żyła, miałaby 33 lata dzisiaj. Ja mam to niesamowite szczęście, że mogę tutaj dzisiaj być i powiedzieć do was parę słów. Jej już z nami dzisiaj nie ma. Coś złego się w jej życiu wydarzyło, czegoś zabrakło. I w tym kontekście dzisiaj też chciałam powiedzieć trochę o odporności psychicznej. Gdybym zadała takie pytanie, czy to jest możliwe, żeby człowiek doświadczył bardzo traumatycznych wydarzeń? Mówię tu o naprawdę trudnych wydarzeniach, o wydarzeniach typu bycia świadkiem morderstwa bliskiej osoby, bycia porwanym, bycia torturowanym, bycia wykorzystywanym. Czy to jest możliwe, żeby doświadczać tych wszystkich potwornych rzeczy i zachować 100% zdrowie psychiczne? Nie doświadczyć żadnych negatywnych konsekwencji. Gdybyście mieli sobie zadać takie pytanie, czy to jest możliwe? Nie. I to jest odpowiedź większości ludzi. Tak nam się wydaje. Jeśli ktoś doświadczył rzeczy tak okropnych, jeśli to było intensywne, jeśli to trwało bardzo długo, to to musi pozostawić trwały ślad. Okazuje się, że to nieprawda. Nieprawda. 1/3 z nas, 1/3 z osób, które siedzą dzisiaj tutaj na tej sali, poradziłaby sobie z tym bardzo dobrze, nie doświadczając żadnych negatywnych konsekwencji ani dla zdrowia fizycznego, ani dla zdrowia psychicznego. Tych ludzi nazywamy odpornymi psychicznie. Gdybyście musieli się teraz w tym momencie ze mną zamienić miejscami, gdybyście musieli zejść z leżaczka, wyjść tutaj na środek i zrobić 10-minutową prelekcję. Ręka do góry, kto by się chociaż trochę zestresował. No, temat, którym dobrze się czujecie. Ogromna większość ludzi mówi tak, zestresowałbym się. Co to tak naprawdę znaczy, żebym się zestresował? Czyli wydarzyłoby się co? Czyli prawdopodobnie poczulibyśmy jakieś uderzenie gorąca, poczulibyśmy bijące serce, gdzieś ten głos tam by się chował, różne objawy. Pytanie, czy to jest stres? To jest reakcja stresowa. A reakcja stresowa jest naszym największym przyjacielem. I jeśli mielibyście zapamiętać jedną rzecz z tego mojego dzisiejszego wystąpienia, to chciałabym, żebyście zapamiętali właśnie to. Reakcja stresowa to jest ta reakcja naszego ciała, która pomaga nam sprostać wyzwaniom, przed którymi stajemy w życiu. I tak należy o tym myśleć. To jest podstawa odporności psychicznej. Ludzie odporni psychicznie nie wierzą w to, że stres im szkodzi. I bardzo słusznie. W tej chwili mamy już bardzo dużo badań, które pokazują, co odróżnia tych ludzi, którzy wychodzą cało z tak traumatycznych doświadczeń, od tych, którzy nie są odporni nawet na te codzienne trudności. Co to takiego jest? Koncepcja twardości psychicznej, która powstała mniej więcej w latach 80., mówi tak, to są 3 podstawowe rzeczy. Po pierwsze, to jest zaangażowanie. Zróbmy sobie taki mały test. Kto z państwa gdzieś pracuje albo pracował? Super. No to spróbujmy się podzielić wedle takich 2 kategorii. Pierwsza to będzie pozytywność, negatywność, pozytywne, negatywne nastawienie, a druga to będzie pasywność, aktywność. No jak sobie weźmiemy takiego człowieka, który jest negatywny i jest aktywny w tej swojej negatywności, to on jest wrogi. No wrogi, gdybyśmy sobie mieli wziąć takiego wrogiego kelnera, to jest właśnie ten człowiek, który wam napluje do posiłku, jak go zdenerwujecie. To jest pierwsza kategoria. Druga kategoria to jest pasywny, negatywny, czyli cyniczny. To jest taka pasywna wrogość. Może ci nie napluje, ale jak za dużo ważysz, to powie, no, ten to se zamówił, sałatkę se powinien zamówić. Kolejna kategoria to już jest pozytywny, ale nieaktywny, bierny. To jest profesjonalista. Myślę, że na sali będzie sporo profesjonalistów. To są ludzie, którzy starają się wypełniać swoje obowiązki sumiennie, którzy działają zgodnie ze standardami, którzy dokładają wszelkich starań, żeby wszystko było ok. Są tacy na sali? Ale jest jeszcze jedna kategoria. Są ludzie, którzy są pozytywni i w swojej pozytywności są aktywni. To są ludzie oddani. To są ludzie, którzy mają głębokie poczucie sensu tego, co robią. To są ludzie, którzy często zadają sobie pytanie, dlaczego ja robię to, co robię, jaki to ma głębszy sens. To nie jest pytanie o to po co, to jest pytanie o to dlaczego, dla jakich wartości, dlaczego robię właśnie to, dlaczego robię to właśnie w tym miejscu pracy, dlaczego robię to właśnie z tymi ludźmi. To jest podstawa zaangażowania. że mamy ten swój głębszy sens i nawet jak w życiu przytrafia nam się coś okropnego, to my automatycznie szukamy tego sensu. Dlaczego to właśnie mi się przytrafiło? Jaki to ma głębszy sens dla mojego życia? Czego mnie to może nauczyć? To jest pierwsza rzecz, zaangażowanie, z angielskiego commitment. Drugie to kontrola, niezależność. A, jeszcze gdybyśmy to mieli porównać do tego naszego drzewa, to zaangażowanie to są korzenie. Zobaczcie, im więcej jest tych korzeni, im bardziej jesteśmy oddani w różnych aspektach naszego życia, w różnych obszarach naszego życia, tym nasze drzewo odporności psychicznej stoi stabilniej. Im więcej mamy takich obszarów, w których działamy z sensem i jesteśmy bardzo zaangażowani, tym lepiej dla naszego zdrowia psychicznego. Drugi element, czyli kontrola, to jest pień. To jest to, że mamy takie poczucie, że to my wpływamy na swoje życie, a nie jesteśmy targani różnymi doświadczeniami. Ludzie, którzy są odporni psychicznie, myślą tak. Sukces zależy od tego, jak ja postawię żagle, a nie od tego, jak wiatr zawieje. Nawet jak jest sztorm na oceanie, nawet jak wiatr nie wieje w tym kierunku, w którym ja chcę płynąć, to i tak dalej mam jakiś wpływ i wykorzystuję ten wpływ. Niezależność to jest też umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Nie idziemy za tłumem. Podejmujemy decyzje zgodne z naszymi wartościami. Jeśli coś mi w życiu nie pasuje, to tego po prostu nie robię, bo mam kontrolę. To ja ten guziczek mojego życia naciskam. No i ostatnia rzecz to jest challenge, wyzwanie. To jest otwartość na zmiany. To jest stale podejmowany wysiłek, żeby się zaadaptować do naszych warunków. W naszym życiu nie ma nic stałego, ludzie odporni psychicznie o tym wiedzą. I to już chyba nawet Darwin powiedział, że przetrwają nie ci, którzy są silni, tylko ci, którzy mają szybką zdolność do adaptacji. Jeśli poszukujecie zdrowia psychicznego, to myślcie o życiu w kategoriach wszystko będzie się ciągle zmieniać. W moim życiu ciągle będą pojawiały się wyzwania, będą się pojawiały problemy. Ludzie odporni psychicznie wiedzą, że sukces i porażka to jest brat i siostra i że to zawsze idzie w parze. I to są takie trzy podstawowe rzeczy. I zobaczcie, to nie o to chodzi, żeby się nie wygiąć pod wpływem wiatru. Nie chodzi o to, żeby nie upaść. Nie chodzi o to, żeby nie cierpieć. Nie chodzi o to, żeby nie przeżywać swojej żałoby po stracie. To jest wszystko zupełnie normalne. Tylko w tym wszystkim chodzi o to, żeby jak najszybciej się podnieść i żeby wyjść z tego silniejszym. To już Nietzsche powiedział, co cię nie zabije, to cię wzmocni i to świetnie potwierdzają badania naukowe. Rzeczywiście tak jest. Im więcej za nami trudnych doświadczeń, które nas nie zabiły, tym jesteśmy silniejsi. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która pojawiała się w kolejnych badaniach nad ludźmi odpornymi. Oni po prostu o siebie dbają. Po prostu. Oni się ruszają, przynajmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut, przytętnie 130. Oni się dobrze odżywiają. Oni sobie zapewniają właściwą ilość światła, czyli przebywają przynajmniej godzinę dziennie na zewnątrz. I to są ludzie, którzy bardzo mocno dbają o dobre relacje z innymi ludźmi. To są tak zwani dawcy dwuinteresowni. To są ludzie, którzy bardzo mocno dbają o siebie i o swoje wartości, ale cały czas dostrzegają tych, którzy są wokół nich. Temat zdrowia psychicznego to jest temat rzeka. I pewnie mogłabym jeszcze mówić długo. Bardzo mi żal, że nie możemy sobie porozmawiać i skorzystać z naszych doświadczeń nawzajem. To dokładnie robimy w Wyższej Szkole Bankowej, do której bardzo serdecznie Was zapraszam, a za dzisiaj dziękuję i życzę miłego seansu.